Przygotowany materiał jest streszczeniem informacji z ogólnodostępnych źródeł. Wszystkie źródła, jakich użyłam przy jego tworzeniu, znajdują się w dokumencie podlinkowanym w opisie. Dzisiejsza historia rozgrywa się w Żarach, czyli w mieście leżącym w południowej części województwa Lubuskiego jakieś 40 km od Zielonej Góry. Żary zamieszkuje trochę ponad 35 tysięcy mieszkańców więc jest to miasto średniej wielkości, będące siedzibą gminy oraz powiatu. Patrząc na żary na mapie, da się zauważyć, że mniej więcej przez środek przebiegają tory kolejowe, które dzielą miasto na dwie części. Część północna jest częścią powiedzmy bardziej reprezentacyjną, obejmuje rynek oraz centrum, natomiast część południowa, ogólnie mówiąc Zatorze, w większości składa się z bloków i domków mieszkalnych. Szczególnie południowy Wschód Żar to taka typowa okolica domków jednorodzinnych i właśnie w tym rejonie rozegra się akcja dzisiejszego odcinka. Jest druga połowa lat 70. W Żarach mieszka jedna z bohaterek historii, czyli Teresa. Teresa ma dwadzieścia kilka lat, relatywnie niedawno skończyła szkołę, a po niej podjęła pracę w żarskim polmozbycie. Dokładnie została zatrudniona w dziale sprzedaży ogumienia. O rodzinie Teresy niewiele wiadomo, oprócz tego, że ma rodziców, którzy również mieszkają w Żarach i z którymi zdaje się ona mieć dobry kontakt. Historia rozpoczyna się pewnego deszczowego dnia. Kiedy to Teresa przemierza drogę do pracy? Rano przez miasto przeszła ulewa. Gdy Teresa wyszła z domu, akurat przestało padać, więc idzie pieszo, ale na ulicach, jak to po deszczu, jest dość mokro. Idzie więc bardzo ostrożnie, uważa, żeby nie wejść przypadkiem w jakąś kałużę i nie przemoczyć sobie butów, w których ma spędzić cały dzień. Niestety jej wysiłki idą na marne, bo co prawda kałużę omija bez większego problemu, ale gdy jest już niedaleko zakładu, nagle z za zakrętu z dużą prędkością wyjeżdża wywrotka. Kierowca jedzie na tyle szybko, że gdy wjeżdża w znajdujące się pomiędzy nim a Teresą zagłębienie, to rozbryzguje stojącą w nim wodę na dość znaczną odległość. Skutkuje to tym, że dosłownie w ułamku sekundy Teresa zostaje zmoczona, jak to się mówi, od stóp do głów. Mężczyzna chyba nie do końca świadomy tego, co właśnie zrobił, jedzie dalej, natomiast ona w niezbyt dobrym humorze idzie do pracy. Tam współpracownicy wypytują, co się stało, czy złapał ją deszcz po drodze, czy miała jakiś wypadek, na co ona opowiada historię o nieuważnym kierowcy. Rozmowie przysłuchuje się jej szef, a że Teresa jest w miejscu pracy bardzo lubiana i ceniona, to pyta o więcej szczegółów, co to była za wywrotka i czy miała jakieś znaki szczególne. Ona przypomina sobie, że chyba widziała na niej logo Transbudu, na co szef obiecuje, że wyjaśni tę sytuację, bo zna się z kierownictwem tej firmy. Tym sposobem tożsamość kierowcy szybko udaje się ustalić i już po kilku dniach Eugeniusz, bo tak ma na imię, pojawia się w polmozbycie z kwiatami oraz z przeprosinami dla Teresy. Właśnie w ten sposób poznaje ona swojego przyszłego męża. Eugeniusz jest od niej kilka lat starszy, a urzeka ją przede wszystkim swoją otwartością. Wydaje się, że jej ufa. Nie jest tak zamknięty w rozmowach o uczuciach jak jej koledze. Wręcz przeciwnie, bardzo dużo się jej zwierza. Opowiada o przykrych przejściach z domu rodzinnego, mówi, że miał okropnego ojca, który nadużywał alkoholu, a po nim często bił jego i mamę. Gdy Eugeniusz podrósł, zaczął się bronić, stawał też w obronie mamy, a ostatecznie pomógł jej w ucieczce z domu. Mama wyprowadziła się do innego miasta, do tej pory ma z nią bardzo dobry kontakt, natomiast on chciał zostać w żarach, więc nadal mieszka z ojcem. O żadnej agresji już oczywiście nie ma mowy, bo ojciec wie, że syn jest od niego silniejszy, aczkolwiek ich stosunki pozostały bardzo chłodne. Na Teresie ta historia robi wrażenie. Podoba jej się, że Eugeniusz jest taki opiekuńczy wobec swojej mamy, bo uznaje, że pewnie będzie taki sam dla niej. Poza tym, patrząc tak bardziej przyszłościowo, to skoro sam tyle przeszedł, to pewnie będzie też dobrym ojcem, bo będzie chciał unikać błędów, które zostały popełnione w jego domu rodzinnym. Po pierwszej randce nastają więc kolejne, a ich więź stopniowo się zacieśnia. Teresa opowiada Eugeniuszowi o pracy, a także o domu, który buduje razem ze swoim tatą. Dom docelowo ma być dla niej mieści się na zatorzu przy ulicy sudeckiej 5 i od podstaw budują go sami. Nie mają żadnego profesjonalnego sprzętu, więc budowa posuwa się dość mozolnie, ale dla niej ważne jest, że idzie jakoś do przodu. Eugeniusz, słysząc to, oferuje, że może pożyczyć z pracy wywrotkę, którą dobrze umie operować. I dzięki temu trochę im pomoże. Jak mówi, tak robi. Plan zostaje wdrożony w życie, i okazuje się, że to strzał w dziesiątkę, bo z pomocą Eugeniusza budowa nabiera tempa. Gdy para bierze ślub jeszcze przez kilka miesięcy, pomieszkują z rodzicami, natomiast po tym czasie parter domu zostaje wykończony, więc przeprowadzają się na sudecką. Wykańczanie piętra zajmuje im kolejne lata, natomiast nie stanowi to problemu, bo parter w zupełności im wystarcza. Cieszą się, że są już na swoim, tym bardziej, że Teresa jest w ciąży. W 81 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko córka Agnieszka. Eugeniusz jest zachwycony, że będzie tatą, a jego radość wzmaga się jeszcze bardziej, gdy trzy lata później doczekuje się pierwszego syna czyli Pawła. Jego narodziny świętuje przez kilka dni. Teresa również bardzo się cieszy, że wszystko tak dobrze im się układa, ale niestety po hucznym świętowaniu entuzjazm jakoś maleje. Gdy rok później na świat przychodzi kolejny syn, Daniel, Eugeniusz coraz rzadziej angażuje się w opiekę nad dziećmi. Dwa lata później Teresa rodzi ich ostatnie dziecko, czyli córeczkę Anię, i wtedy już praktycznie w ogóle nie może liczyć na wsparcie męża. Eugeniusz, który niedawno rozpoczął pracę w PKS-ie, stawia przede wszystkim na kontakty towarzyskie i ciągle wychodzi na piwo z kolegami z pracy, więc tym samym rodzina schodzi na dalszy plan. Niestety, razem z rodziną, na dalszy plan schodzi też mocne postanowienie Eugeniusza, co do tego, że nie będzie się on zachowywał tak jak jego własny ojciec. Najstarsza córka, czyli Agnieszka, swoje dzieciństwo wspomina jako piekło. Mimo że Eugeniusz początkowo cieszył się z jej narodzin, to dziewczyna nie pamięta, aby kiedykolwiek ją przytulał lub był jakkolwiek opiekuńczy. Był za to bardzo kontrolujący, wymagający, często wyzywał ją w bardzo wulgarny sposób i zresztą nie tylko ją, bo takie samo traktowanie tyczyło się każdego z dzieci. Z czasem rodzeństwo staje się obiektem osiedlowych plotek. Bo rówieśnicy zauważają, że chociaż wszyscy są w porządku i można się z nimi fajnie pobawić, porozmawiać itd. Tak to każde z dzieci diametralnie zmienia postawę, gdy na horyzoncie pojawia się ich ojciec. Nieraz zdarza się, że na przykład Agnieszka rozmawia z jakąś koleżanką, wszystko jest ok, ale gdy w oddali widzi sylwetkę ojca podążającego w ich stronę, panicznie zaczyna powtarzać Idź, już, no idź! Ma ku temu powody, bo niestety nieraz zdarzało się, że Eugeniusz wyzywał ją przy znajomych albo w jakiś inny sposób upokarzał, więc chce uniknąć kolejnych sytuacji tego typu. Pozostaje pytanie, gdzie w tym wszystkim była Teresa, skoro jej dzieci były regularnie wyzywane, a także bite i, no cóż, gdzieś tam była, jakoś reagowała, próbowała je chronić, ale sama też była ofiarą. I nie chodzi tu tylko o przemoc fizyczną, ale również psychiczną i ekonomiczną. Eugeniusz z jednej strony oczekuje, że żona nie będzie chodzić do pracy, bo zgodnie z jego wizją powinna zajmować się domem i dziećmi. Wszczyna więc awantury zawsze, gdy ona sugeruje, że może podejmie się jakiegoś płatnego zajęcia. Z drugiej strony wydziela jej środki na życie i to bardzo oszczędnie, bo większość zachowuje na własne wydatki. Ma pretensje, gdy w lodówce nie ma nic do jedzenia, jednocześnie zostawiając jej jakieś marne grosze, z których ciężko zrobić sensowne zakupy, tym bardziej dla sześcioosobowej rodziny. Gdy Teresa mu to wypomina, on tylko rzuca od niechcenia, że jak nie ma za co zrobić zakupów, to może iść pod latarnię. Ostatecznie ona w tajemnicy łapie się różnych prac dorywczych, pracuje na część etatów piekarni, sprząta, chodzi na sadzenie lasu podobne. A także co jakiś czas dostaje jakieś drobne kwoty od mamy. Dzięki temu może w miarę regularnie robić zakupy, aby dzieci miały co jeść, ale mimo wszystko sytuacja finansowa rodziny pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Uczuciem, które najbardziej kojarzy się Agnieszce z czasami szkolnymi, jest wstyd. Do szkoły chodzi ubrana bardzo skromnie zawsze w te same zniszczone ubrania. Często brakuje jej też przyborów potrzebnych do lekcji, a dodatkowo trudno jest jej się skupić. Raz że przez głód i niedojadanie, a dwa przez stres. Jej życie to właściwie jedna wielka niewiadoma. Nigdy nie może być pewna, co tego dnia wydarzy się w domu, o co znów ojciec się wścieknie i czy będzie mogła spokojnie spędzić popołudnie przy odrabianiu lekcji, czy może będzie musiała zajmować się ratowaniem mamy albo kogoś z młodszego rodzeństwa. Z uwagi na te wszystkie trudności, nie udaje jej się skończyć szkoły średniej, więc ma jedynie podstawowe wykształcenie. Mimo braków w edukacji, Agnieszka jako pierwsza w rodzinie dokonuje ważnego przełomu, mianowicie podejmuje decyzję o uwolnieniu się z tej chorej sytuacji. Punkt kulminacyjny, który ostatecznie popycha ją do natychmiastowego działania, następuje latem 2000 roku, kiedy to Agnieszka ma 19 lat. Jest wtedy w domu sama z ojcem, a on jak to ma w zwyczaju, z zupełnej błahostki rozpętuje jakąś ogromną awanturę. Nie wiem, czy ta wymiana zdań różni się czymś szczególnym od pozostałych, w każdym razie dla niej to jest już za dużo. Uznaje, że nie jest w stanie dłużej znosić tej sytuacji i że musi się uwolnić. Niestety, o dobrze płatną pracę w żarach nie jest łatwo. Nie wie, jak miałaby się utrzymać, wynajmując mieszkanie tutaj. Natomiast przypomina jej się, że jedna z sąsiadek kilka miesięcy temu rozpoczęła pracę we Włoszech. Z tego co pamięta, była to praca z zakwaterowaniem, i też zarobki miały być oczywiście wyższe niż w Polsce. Jakimś sposobem zdobywa kontakt do tej sąsiadki, a ona po wysłuchaniu opisu sytuacji obiecuje, że pomoże. Podpyta znajomych, może uda się załatwić jakąś posadę. Ostatecznie do Agnieszki uśmiecha się los. Bo już kilka tygodni później zaczyna ona przygotowywać się do wyjazdu za granicę. Tam zostaje opiekunką osób starszych, praca nie należy oczywiście do łatwych, natomiast dla niej najważniejsze jest to, że znajduje się jak najdalej od domowego piekła. Po jej wyjeździe w domu zostają w piątkę, czyli Teresa, Eugeniusz, Paweł, Daniel i Ania. Mieszka z nimi także pies, bokserka o imieniu Tequila. W 2000 roku, kiedy to Agnieszka wyprowadza się z domu rodzinnego, Teresa ma około 40 lat, natomiast Eugeniusz jest gdzieś pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. On pracuje wtedy w zakładzie pogrzebowym jako kierowca, więc jeździ odbierać ciała z różnych miejsc, a także wozi je później na uroczystości pogrzebowe. W zakładzie cieszy się bardzo dobrą opinią. Zwierzchnicy uznają go za punktualnego i dyspozycyjnego pracownika, a także po prostu za pogodnego człowieka. Jeżeli akurat zdarzy się jakiś wypadek i trzeba szybko jechać na miejsce zdarzenia po ciało, Eugeniusz nigdy się nie wymiguje. Wręcz przeciwnie, zawsze sumiennie wykonuje swoje obowiązki. W przeciwieństwie do obowiązków domowych, bo zakupy nadal robi tylko wtedy, jak mu się zachce, czyli średnio jakoś raz na miesiąc. Jego zachowanie w stosunku do żony i dzieci również nie ulega poprawie, a agresja zdaje się narastać do jakiegoś absurdalnego poziomu. Pewnego razu, w trakcie wspólnego grillowania za domem, podczas kolejnej wymiany zdań, dochodzi do tego, że jakimś ostrym narzędziem rani Teresę w rękę, a także w Udo. Ona, podobnie jak jej córka wcześniej, też ma już dosyć i chce zrobić pierwszy krok ku wyjściu z tej sytuacji, więc udaje się na obdukcję. Nie wiem, czy to było akurat po tym konkretnym wydarzeniu na grillu, czy może po jakimś pobiciu. W każdym razie okazuje się, że za obdukcję trzeba zapłacić, a Teresa takiej możliwości nie ma. Przy utrzymaniu czwórki dzieci z prac dorywczych liczy się każdy grosz, więc bardzo niechętnie wydaje cokolwiek na jakiekolwiek dodatkowe wydatki. Swoją drogą dziwne, że ta obdukcja była płatna, ale może chcąc ominąć etap kontaktu z policją, przynajmniej na początku. Poszła sama do jakiejś prywatnej placówki, a wiadomo, że chciała uniknąć policji, ze względu na to, że Eugeniusz nieraz jej zapowiadał, że jeśli uda się na komisariat, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Wszyscy miejscowi policjanci to jego znajomi, więc zapewne ją spławią i co więcej, przekażą mu, że tam była. Te znajomości w policji wyrobił sobie w trakcie pracy, bo w końcu jeździł odbierać ciała z różnych miejsc, również po różnych zdarzeniach, też po wypadkach, więc miał styczność z policjantami. Z czasem znajomości zacieśniły się na tyle, że zaczął spotykać się z nimi również prywatnie i tak nawiązały się te więzi. Wiem, że często w sprawach dotyczących zastraszania pojawia się taki wątek, że ktoś opowiada, jakich to nie ma znajomości w policji, a w rzeczywistości to tak niekoniecznie, ale jak czas pokaże w tej sprawie, to nie są tylko słowa rzucane na wiatr. Teresa podejmuje kolejne desperackie próby, mówi mu, że odejdzie, chociaż w praktyce chyba nawet nie ma za bardzo pomysłu, jak to zorganizować. Eugeniusz na każdą taką zapowiedź odejścia odgraża się, że gdy tylko ona spróbuje odejść, to on coś tam. Można tu wstawić dowolną groźbę unicestwienia całej rodziny, na przykład to, że on odkręci kurki gazu i pozabija ich wszystkich łącznie ze sobą, albo coś w tym rodzaju. Jeżeli nie znacie tej sprawy, to pewnie myślicie teraz, że to się skończy jakoś szablonowo. To znaczy, albo w końcu Eugeniusz zabije Teresę, albo to ona nie wytrzyma, sięgnie po nóż kuchenny i zaatakuje jego. Ale nic z tych rzeczy, moi drodzy, ponieważ w czerwcu 2001 roku bieg historii zupełnie się odwraca, a Teresa nagle znika z pola wydarzeń. To znaczy, nagle znika w percepcji Eugeniusza. Ponieważ tylko jego nie informuje o tym, gdzie się wybiera i kiedy zamierza wrócić. Wie, że zwyczajnie by się na to nie zgodził i udaremnił jej wyjazd, dlatego ze swoich planów zwierza się wyłącznie dzieciom oraz mamie. Zamierza na rok przeprowadzić się do Agnieszki do Włoch. Córka załatwiła jej już pracę, więc plan jest taki, że odłoży tyle pieniędzy, ile się da, a gdy wróci do Polski, będzie miała większe pole manewru w kwestii ewentualnego odejścia od Eugeniusza. Z oszczędności dałaby radę na przykład wynająć jakieś lokum dla siebie i dzieci, tym bardziej że chłopcy powoli zaczynają już pracować, więc i zarabiają jakieś pieniądze. W 2001 roku Paweł kończy 17 lat, Daniel 16, z kolei Ania 14. W międzyczasie Teresa zamierza im przysyłać jakieś drobne kwoty, aby mogli się samodzielnie utrzymywać, gdyby ojciec nie wpadł na to, że trzeba im na przykład kupować jedzenie. Już nie mówiąc o większych wydatkach, typu ubrania albo przybory szkolne. Oczywiście, jeśli ktoś nadal chodzi do szkoły, bo niestety wśród tej trójki proces edukacji przebiega różnie. W momencie, gdy Teresa wyjeżdża, Ania, która uczęszcza do gimnazjum nr 3 w żarach, zdaje do trzeciej klasy i póki co radziła sobie tam całkiem okej. Okay. Jest niską, drobną brunetką, ma poważną wadę wzroku w jednym oku, więc nieodłącznym elementem jej wizerunku są okulary, ale poza nimi nie ma w sumie żadnych znaków szczególnych i jakoś specjalnie się nie wyróżnia na tle koleżanek. Jest przeciętną uczennicą, ale bez problemu zdaje z klasy do klasy. Nie jest jedną z tych najbardziej popularnych dziewczyn w szkole, ale ma jakąś paczkę znajomych i jedną najlepszą koleżankę o imieniu Marzena. Do kwestii ich przyjaźni i do samej Ani jeszcze wrócimy, natomiast teraz chwilę o braciach. 16-letni Daniel uchodzi za dosyć dobrego ucznia. Chodzi do zawodówki, zdarza mu się wagarować, aczkolwiek na tle reszty klasy jego frekwencja wypada bardzo dobrze. Na lekcjach jest spokojny i skupiony, jedynie w kontaktach z rówieśnikami zdarza mu się reagować nerwowo, więc co jakiś czas bierze udział w bójkach. Razem ze swoim starszym bratem dorywczo pracuje w jednym z żarskich sklepów ze sprzętem RTV i AGD. 17-letni Paweł w przeciwieństwie do brata do szkoły już nie chodzi, dlatego że został z niej wyrzucony. I to nawet nie z jednej szkoły, a z dwóch, najpierw z ekonomika, później z budowlanki. W źródłach nie został podany powód wydalenia, ale zapoznając się z charakterystyką Pawła jako pracownika, Da się wywnioskować, dlaczego mogło mu nie pójść ze szkołą. W pracy nie idzie mu dobrze, nie lubi siedzieć w miejscu, jest bardzo ruchliwy, ma problemy z koncentracją i często miga się od obowiązków. Nie lubi tam przychodzić, więc nieraz zdarza się, że dostarcza zwolnienia lekarskie, mające usprawiedliwić jego nieobecność. Skutkuje to tym, że w końcu właściciel sklepu nie jest już chętny do dalszej współpracy i wypowiada Pawłowi umowę, ale gdy Teresa jeszcze jest w Polsce, prosi go, aby dał synowi drugą szansę, na co on się zgadza. Paweł ma się bardziej starać, więc jako tako chodzi do pracy, ale nie jest jakimś pracownikiem miesiąca. Co innego, Daniel. On w pracy, podobnie jak w szkole, ma opinię spokojnego i sumiennego. Po tym, jak Eugeniusz wypowiada się o synach, da się wyczuć, że Daniela ceni dużo bardziej niż Pawła. Uważa, że syn jest pracowity i coś w życiu osiągnie. Nie to co Paweł, który według Eugeniusza lata jedynie po dyskotekach. Sytuacji nie poprawia fakt, że mimo iż obaj bracia mają właściwie podobny styl ubierania, noszą się głównie na sportowo, a w ich garderobach dominują dresy, ale Paweł trochę bardziej eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Czasem robi sobie makijaż, czasem maluje paznokcie i tego typu klimaty. Tym zapewne też podpada ojcu, dlatego z nich dwóch agresja Eugeniusza częściej skierowana jest w stronę Pawła niż Daniela, ale biorąc pod uwagę całą trójkę, to zdecydowanie najczęściej obrywa się Ani, która jako jedyna umie co jakiś czas postawić się Eugeniuszowi. Bracia w przeciwieństwie do niej zazwyczaj siedzą jednak cicho i starają się w ogóle nie wchodzić ojcu w drogę. Po wyjeździe Teresy okazuje się, że jej założenia odnośnie dzieci były błędne, bo Ania nie radzi sobie nawet w połowie tak dobrze, jak mama zakładała, że będzie. Pozbawiona jej wsparcia, znacznie opuszcza się w nauce, zaczyna bardzo dużo wagarować i nieraz zdarza jej się podrabiać zwolnienia. Gdy już pojawia się w szkole, co naprawdę jest rzadkim zjawiskiem, to jest kompletnie nieobecna i sprawia wrażenie, jakby nic do niej nie docierało. Nauczyciele szybko zauważają zmianę, a Ania zostaje skierowana na spotkania ze szkolną panią pedagog. Zachowanie tej pani, jak czas pokaże, pozostawia wiele do życzenia, ale co do początków, to są one bardzo trudne, bo Ania jest po prostu zamknięta w sobie. Zdawkowo odpowiada na pytania, używając jakichś pojedynczych słów, a gdy już musi powiedzieć coś więcej, to są to same ogólniki. Patrząc po notatkach, to z czasem pedagog ustala, że tata Ani dużo pracuje, a ona, gdy go nie ma, lubi najbardziej siedzieć w swoim pokoju i słuchać muzyki. Co do jej planów na przyszłość, to po szkole ma obiecaną jakąś praktykę w salonie fryzjerskim, więc chce też iść do szkoły związanej z tym zawodem, czyli do jakiegoś technikum albo do zawodówki. Najpierw musi jednak skończyć gimnazjum, co w jej sytuacji wcale nie jest takie oczywiste. Przed wyjazdem to Teresa bardziej angażowała się w życie dzieci chodziła do szkoły, na zebrania, a gdy trzeba było, to się za nimi wstawiała i wyciągała z kłopotów. Po jej wyjeździe Eugeniusz, który lubi, gdy otoczenie jest pod kontrolą, przejmuje te obowiązki. Co jakiś czas jeździ więc do sklepu, gdzie pracują synowie, a także odwiedza gimnazjum Ani. Naturalnie robi to rzadziej niż jego żona, a te w cudzysłowie wywiady są zdecydowanie krótsze i bardziej oschłe. Eugeniusz od swoich rozmówców, czyli od właściciela sklepu i nauczycieli Ani, oczekuje konkretnych odpowiedzi, a w razie problemów odpowiada tylko, że wyjaśni sytuację z dziećmi. Nauczyciele zauważają tą zmianę w podejściu rodziców i podsumowują go słowami, Tata ani sprawiał wrażenie mocnego, stanowczego, lubiącego trzymać wszystkie sprawy poukładane w idealnym porządku. Niestety jego metody po niedługim czasie przestają się sprawdzać, a sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Pierwsze tygodnie, kiedy to Teresa jeszcze nie zarabia i nie przesyła dzieciom pieniędzy, wyglądają tak, że dom przy Sudeckiej regularnie odwiedza jej mama, która robi zakupy i gotuje obiady. Niestety, po tych kilku tygodniach między nią a Eugeniuszem dochodzi do kłótni i zięć zabrania jej pojawiać się tam ponownie. Od teraz sam zajmuje się zakupami, tylko te jego zakupy to zazwyczaj coś w stylu: jeden buchenek chleba, jakaś puszka dla psa, butelka oleju i to koniec. Dzieci próbują jakoś żyć z własnych oszczędności, ale niestety jedzenia jest za mało. Gdy Teresa otrzymuje w końcu pierwszą wypłatę, zaalarmowana przez mamę zaczyna regularnie wysyłać jej gotówkę, a babcia te pieniądze przekazuje wnukom. Dzięki temu mają oni możliwość znów jeść w miarę normalnie. Eugeniusz, poza sprawdzaniem postępów dzieci w szkole i w pracy, właściwie w żaden inny sposób się nimi nie zajmuje, więc większość obowiązków domowych przejmuje Paweł. Codziennie sprząta, pierze, gotuje. I mimo, że jego starania zostają docenione przez rodzeństwo, to przez Eugeniusza niekoniecznie. Z jego perspektywy ciągle coś jest źle, dom można by prowadzić lepiej, a dzieci mogłyby mieć lepsze wyniki w nauce i pracy. Rodzeństwo zaczyna mieć dość tego, że nawet przez chwilę nie mogą posiedzieć w domu w spokoju, bo gdy tylko ojciec wraca z pracy, zaczyna się piekło. Krzyczy, wyzywa ich oraz bije, a powodem do takich spięć może być nawet coś tak błahego, jak to, że jakaś rzecz nie leży na swoim miejscu. Pewnego dnia ktoś z nich rzuca więc pomysł, że może załatwią sobie chociaż jedno spokojne popołudnie. Takie popołudnie miałoby nastąpić wtedy, gdyby Eugeniusz poszedł szybciej spać, a z kolei, żeby to się stało, musieliby mu dosypać jakichś środków nasennych do herbaty. Wszyscy zgodnie twierdzą, że jest to dobry pomysł, więc plan wcielają w życie, a gdy Eugeniusz wraca z pracy, któreś z dzieci podaje mu herbatę wzbogaconą o rozpuszczone tabletki na nasenne. Niestety on wyczuwa, że herbata ma dziwny posmak, jest gorzkawa, więc ją wypluwa, a resztę zawartości kubka wylewa. Od tamtej pory już nigdy nie spożywa w domu niczego, czego nie przygotowałby sobie sam. Wracając do szkolnych perypetii Ani, to tak jak wam wspominałam wcześniej, ma ona w szkole jedną najlepszą przyjaciółkę Marzenę. Marzena radzi sobie w szkole dużo lepiej od Ani, jest przewodniczącą klasy, a wśród nauczycieli cieszy się opinią inteligentnej uczennicy. Na pewno jej pewność siebie i szanse na odniesienie sukcesu są większe z uwagi na lepszą sytuację domową. Marzena mieszka w jednym z żarskich bloków razem z rodzicami oraz z bratem. Rodzice pracują w szpitalu i starają się okazywać wsparcie swoim dzieciom. Brat nie wiadomo, jak ma na imię, używa pseudonimu MAPET i, podobnie jak jego siostra, gdy jeszcze chodził do szkoły, dokładnie do jakiejś zawodówki, był uważany za inteligentnego i zdolnego. Rozwiązania, jakie wymyślał przy realizowaniu szkolnych projektów, nieraz wzbudzały podziw wśród nauczycieli, niestety do czasu. W 2002 roku Mapet kończy 19 lat, więc, jeżeli dobrze liczę, to powinien być w trakcie ostatniego roku zawodówki, ale po drodze wpadł w jakieś nieciekawe towarzystwo. Początkowo drastycznie zmienił swój wizerunek, przefarbował włosy, zaczął też robić sobie liczne tatuaże, co nie byłoby oczywiście niczym złym, gdyby nie wiązało się też z drastyczną zmianą zachowania na gorsze. Mapę razem ze swoją paczką obraca się głównie w jakiejś niebezpiecznej części miasta, dodatkowo zaczyna regularnie zażywać różne środki odurzające, rzuca szkołę, a jego relacje z rodziną ulegają znacznemu pogorszeniu. Gdy pojawia się w domu, co jest rzadkością, to głównie kłóci się z rodzicami. Jego mama próbuje coś z tym zrobić, rozmawia z nim, chodzi na spotkania ze szkolnym pedagogiem, ale na niewiele się to zdaje. W związku z tym głównym tematem rozmów Ani oraz Marzeny są trudne sytuacje w ich domach rodzinnych. Ania opowiada koleżance o przemocowym ojcu, z kolei Marzena o kłótniach z bratem. I o ile Ania nie wie za bardzo, co doradzić koleżance, o tyle Marzena, oburzona tym, że ojciec podnosi na córkę rękę, sugeruje, że może można by go jakoś nastraszyć, tak, żeby przestał ją tak traktować. Ania dopytuje jak. Przecież nawet jej bracia boją się mu postawić. Ona, co prawda, jest do tego bardziej skora, ale jest też dużo słabsza fizycznie, więc o żadnym zastraszaniu nie ma mowy. Wtedy Marzena zaczyna jej opowiadać o nowych kolegach swojego brata, których podobno boją się całe żary. Bracia Tomek i Jacek C. w źródłach nazywani są frędzlami. Są bliźniakami, co widać już na pierwszy rzut oka, bo wyglądają niemal identycznie. Obaj raczej niscy, krępi, podobnie się ubierają, a jedyne co ich odróżnia to włosy, bo Tomek goli się na łyso, z kolei Jacek zachowuje dłuższą fryzurę. Mimo podobieństw w wyglądzie, znacznie różnią się w sposobie zachowania. Tomek jest bardziej agresywny, znajomi nazywają go wręcz nieobliczalnym. Ale takie zachowanie nie wzięło się znikąd, bo w dzieciństwie doświadczył on traumy. Jej pierwszym objawem było to, że mniej więcej do 14 roku życia regularnie zdarzało mu się moczyć łóżko w trakcie snu, co z kolei skutkowało tym, że panicznie bał się zasypiać. Gdy udało mu się uporać z tymi nocnymi problemami, to mechanizm zamienił się w narastającą agresję, którą Tomek regularnie wyładowuje na otoczeniu. A co spowodowało taką reakcję? Albo bardziej kto? Ojciec. Mężczyzna, mający pierwszy stopień niepełnosprawności i problem ze znalezieniem pracy, regularnie bił swoją żonę oraz Tomka. Nie wiem co z Jackiem, czy jego może z jakiegoś powodu oszczędzał, bo informacje w źródłach dotyczą wyłącznie Tomka. To jego ojciec regularnie wyrzucał z domu, w związku z czym chłopiec całe noce spędzał na schodach albo w garażu kolegi mieszkającego w tej samej kamienicy. Gdy zachodziła taka potrzeba, kolega pokryjomu otwierał tomkowi garaż, aby ten miał gdzie spać. Nieraz bywało tak, że gdy się obudził, rano na klamce drzwi od garażu znajdował zahaczoną reklamówkę z jedzeniem, ponieważ mama, wiedząc, gdzie syn nocuje, zostawiała mu zapasy, gdy ojciec już zasypiał. Te okropne przeżycia w dzieciństwie odcisnęły na nim takie piętno, że w dorosłości Tomek zna już tylko jeden sposób radzenia sobie w życiu. Pokazywanie wszystkim, że jest silniejszy i sprawianie, żeby inni się go bali. Jego typowe codzienne zajęcie to wystawanie w bramie kamienicy i szukanie sobie ofiar. Zaczepia ludzi, zagaduje ich, a gdy ci tracą czujność, wciąga ich do bramy, brutalnie bije, a następnie zabiera wszystkie cenne przedmioty. Początkowo mama próbuje go ratować, widzi jeszcze jakąś nadzieję, a gdy syn zostaje skazany na odsiadkę w poprawczaku śledzi przebieg procesu, a później składa odwołanie. W aktach sprawy Tomek zostaje podsumowany słowami: Żądny aprobaty, pieniędzy i swobodnego dysponowania nimi. Mało refleksyjne. Niestety po jego wyjściu na wolność mama znów zgłasza się do organów ścigania po pomoc, ale tym razem nie po to, aby ratować syna, a siebie. Zeznaje, że Tomek regularnie zachowuje się wobec niej agresywnie, a ostatnio próbował ją zaatakować nożem. W przeciwieństwie do brata, Jacek nie ma na koncie żadnych wyroków. Nie ma też skłonności do agresji i w takim codziennym kontakcie jest znacznie spokojniejszy. Jedyny odnotowany na jego koncie zatarg z prawem to upomnienie za nieudaną próbę kradzieży 30 kg węgla. Uczy się lepiej, co ważne, chodzi do szkoły, którą Tomek już sobie odpuścił, ale niestety da się zauważyć, że jest pod dużym wpływem brata. Jak to bliźniacy, chłopcy są bardzo ze sobą związani, Jacek skoczyłby za bratem w ogień, a mimo jego spokojnego usposobienia, zachowanie Tomka i to, jaki postrach budzi wśród ludzi, bardzo mu imponuje. W związku z tym, z czasem zaczyna przejmować jego zachowania i coraz bardziej przechylać się na jego stronę. Na przełomie lutego i marca 2002 roku bracia wyprowadzają się z domu i zamieszkują w jakiejś melinie u znajomego, który akurat wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za zabójstwo. W tej samej okolicy pomieszkuje też Mapet, którego rodzice próbują jakoś ściągnąć do domu, ale bezskutecznie więc znajomość całej trójki powoli się zacieśnia. Podsumowanie tej historii jest takie, że Marzena oferuje skontaktowanie ani z prędzlami, a kontakt ten miałyby nawiązać przez Mapeta. Bracia za jakąś opłatą mogliby na przykład trochę poszarpać Eugeniusza i zagrozić, że przyjdą znowu, jeżeli ten nie odpuści trochę swoim dzieciom. Ania wysłuchuje pomysłu, ale nie wyraża względem niego jakiegoś większego entuzjazmu. Wie, że jeśli napastnicy zaczęliby stawiać Eugeniuszowi warunki, że ten ma się zachowywać w jakiś określony sposób wobec swoich dzieci, to on na pewno by się domyślił, że to właśnie dzieci ich nasłały i wyszłoby z tego więcej szkody niż korzyści, ponieważ mógłby się mścić. Jest więc niechętna, ale mimo tego ta opcja zostaje w jej głowie i na przestrzeni kolejnych tygodni co jakiś czas do niej wraca. Wielkanoc w 2002 roku przypada dość wcześnie, bo na przełomie marca oraz kwietnia. Teresa oraz Agnieszka nie wracają na święta, więc świętowanie w domu przy Sudeckiej odbywa się w czteroosobowym gronie. Świętowanie to w sumie może zbyt pozytywne określenie w tym przypadku, bo przy wielkanocnym stole tradycyjnie dochodzi do awantury, która kończy się dużo bardziej makabrycznie niż zazwyczaj. Między Anią a jednym z braci wywiązuje się jakaś sprzeczka. Eugeniusz w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli z użyciem agresji, próbuje to zakończyć, więc Ania zaczyna kłócić się z nim. To wtedy ojciec rzuca się na nią, najpierw uderzają w twarz, a później jak w amoku zaczynają dusić. Jest pod wpływem tak ogromnych emocji, że gdyby nie szybka reakcja braci, nie wiadomo, czy Ania w ogóle by przeżyła. Po tym wydarzeniu dziewczyna ma zdecydowanie dość. Natychmiast pakuje najpotrzebniejsze rzeczy, po czym ewakuuje się z domu. Na jej szyi pozostają sine pręgi, które widać nawet z daleka. Po wyjściu dzwoni do mamy, jest roztrzęsiona, ale nie mówi jej co dokładnie zaszło. Wspomina jedynie, że znów pokłóciła się z ojcem i że dłużej tego nie wytrzyma. Mama próbuje ją uspokoić, mówi, że za dwa miesiące przecież mija rok od jej wyjazdu, więc wraca do domu i znów będą razem. Udało jej się trochę zarobić, więc wszystko jakoś się ułoży. Ania chyba nie jest szczególnie przekonana. Poza tym nie widzi możliwości, aby czekać kolejne dwa miesiące i żyć w takich warunkach, więc kończy rozmowę i udaje się do sąsiadki, gdzie spędza pierwsze dwie noce po ucieczce. Trzeciego dnia, czyli w środę 3 kwietnia, Eugeniusz jedzie do szkoły córki. Nie wie gdzie ona jest, więc w pierwszej kolejności chce ustalić, czy może w międzyczasie pojawiała się na zajęciach, ale jak się okazuje, nie było jej tam. Tymczasem Ania przenosi się do mieszkania babci. Tam cały czas żyje w napięciu, bo mimo że dom sąsiadki był o wiele bardziej w zasięgu Eugeniusza, to wydaje jej się, że jednak pobyt u babci jest tym dużo bardziej zagrażającym, bo jest to najbardziej oczywiste miejsce, w którym ojciec może jej szukać. Tłumaczy sytuację babci? Ona rozumie, więc daje wnuczce kilkanaście złotych na bilet, aby mogła dojechać do koleżanki mieszkającej kilka kilometrów za żarami. Niestety tam z jakiegoś powodu również nie może pozostać dłużej niż kilka dni. Zapewne rodzice koleżanki nie są zachwyceni, że muszą przechowywać u siebie nastolatkę, która uciekła z domu, i też boją się konsekwencji. Ania nie ma się więc gdzie podziać i ostatecznie w piątek, 5 kwietnia wraca na Sudecką. Wie, że wszelkie granice zostały przekroczone, mogła zginąć, więc już wcześniej, będąc poza domem, kontaktowała się z braćmi i przedstawiła im plan. Plan polegający na skorzystaniu z pomocy Tomka oraz Jacka. W piątek po powrocie do domu Ania w końcu udaje się do szkoły. Ma tego dnia umówione kolejne spotkanie ze szkolną pedagog, na które planuje iść. Co ważne, na szyi nadal ma widoczne pręgi, więc od razu widać, że ktoś próbował ją dusić. I też sama dość otwarcie o tym mówi, bo tego dnia jest dużo bardziej chętna do rozmowy niż zazwyczaj. Opowiada pedagog o tym, co dzieje się w domu, mówi, że ojciec bije ją i braci, a także poniża, a ostatnio zaczął ją dusić, co widać zresztą po śladach na szyi. Pyta, jakie są możliwe prawne rozwiązania takiej sytuacji, ale pedagog nie udziela jej żadnej konkretnej odpowiedzi. Mają się jeszcze spotkać w poniedziałek, aby o tym podyskutować, ale kto wie. Może gdyby lepiej zareagowała od razu, to do żadnej tragedii by nie doszło. W aktach sprawy pojawi się potem jej notatka. Rozmawiałam znowu z Anną i pytałam o sytuację w domu. Ona powiedziała, że ojciec zaczął krzyczeć i zaczął ją dusić. Umówiłam się z nią, że nie będę wzywała ojca, żeby tylko ona chodziła do szkoły. Wyobraźcie sobie, co by się działo, gdyby teraz jakaś nastolatka powiedziała w szkole, że rodzic chciał ją udusić, a ktoś z nauczycieli powiedziałby tylko, no tutaj nie będę już rodzica wzywać, tylko chodź do szkoły, dobrze? Dodatkowo wydźwięk opinii, którą pedagog wystawia na temat Ani, jest taki, że to trochę jej wina, bo ona nie daje sobie pomóc i rzadko bywa w szkole, ponieważ jeżeli nie chce jej się przychodzić, to prosi mamy, aby jej to usprawiedliwiła. W ogólnym rozrachunku efekt ich spotkania jest więc taki, że Ania żadnej pomocy nie otrzymuje. Dlatego też postanawia zorganizować sobie pomoc samodzielnie. Razem z braćmi robią składkę, a po przeliczeniu wspólnych oszczędności okazuje się, że za realizację zlecenia Tomkowi i Jackowi mogą zaoferować 120 zł. Bracia się targują, ale oni nie mają więcej, dlatego ostatecznie proponują dodatkowo barter, czyli dorzucą im jeszcze buty oraz dresy Nike, a także telefon komórkowy Nokia. Na tym ustalenia się kończą, a Frenzlowie gwarantują, że zrealizują zlecenie. Tomek jest ogólnie bardzo tym wszystkim podekscytowany, bo uważa, że może to pozytywnie wpłynąć na jego opinię w interesującym go środowisku. Liczy na to, że po realizacji zlecenia, po żarach rozejdzie się fama, że on i jego brat są specami od takiej brudnej roboty i dzięki temu zostaną zaangażowani do innych tego typu prac. Plan jest taki, że w trakcie ataku w domu będzie tylko najstarszy z rodzeństwa, czyli Paweł. Ania i Daniel mają iść na dyskotekę, gdzie zobaczy ich sporo ludzi, więc będą mieć alibi, a Paweł później do nich dołączy. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem. Ania z Danielem wychodzą z domu około 18. C z mapetem również zjawiają się na czas, ale to by było na tyle odnośnie planowanego przebiegu zdarzeń. Gdy w domu pojawia się Eugeniusz, cały plan zaczyna się sypać. Tego dnia po zakończeniu pracy wziął on służbowy samochód, aby porozwozić do domów kolegów grabarzy. Nie odwiózł jednak wszystkich, bo jeden z nich wrócił z nim do domu przy Sudackiej, gdzie z okazji piątku chcą się razem napić. W tym czasie bliźniacy i mapet siedzą ukryci w pokoju któregoś z rodzeństwa, gdzie czekają na sygnał od Pawła. Ten, gdy zauważa, że ojciec wrócił do domu z towarzyszem, uznaje, że trzeba poczekać. Wszyscy siedzą więc w ukryciu i czekają na dogodny moment. Bliźniacy wyposażeni są w gumowe rękawiczki i jakieś metalowe przedmioty. Mapet za to takiego wyposażenia nie posiada, bo prawdopodobnie jest tam jedynie w charakterze łącznika, który ma wszystkiego dopilnować osobiście. Ostatecznie kolega Grabasz nie spędza z Eugeniuszem za dużo czasu. Bo trochę ponad godzinę później opuszcza dom, więc napastnicy mogą przystąpić do ataku. Paweł, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, informuje Eugeniusza, że Ania zostawiła dla niego jakiś list i że list ten leży u niej w pokoju na biurku. Po tym niepostrzeżenie odwraca się, zgarnia tekile, a następnie razem z nią chowa się w piwnicy. W tym czasie Eugeniusz kieruje się na górę do pokoju córki. Gdy jest już na piętrze, u szczytu schodów, z jednego z pokoi wychodzą napastnicy. Zaczynają go dotkliwie bić, a gdy nie ma już sił się bronić, spychają go ze schodów na dół, pozorując upadek. Mapet nie bierze w tym wszystkim udziału. Gdy akcja się rozpoczyna, on razem z Pawłem schodzi na dół, ale nie wchodzi do piwnicy, a wychodzi przed dom, gdzie pali papierosy i obserwuje otoczenie. W pewnym momencie Paweł wychodzi z piwnicy, ponieważ chce sprawdzić, co się dzieje. Jak później zostaje ustalone, plan w międzyczasie został zaktualizowany i w tym wszystkim nie chodziło już o samo nastraszenie, a o zabójstwo. Paweł dopytuje więc braci, czy ojciec na pewno nie żyje, bo jeżeli by przypadkiem przeżył, to z całą pewnością będzie się mścił i w takim wypadku to on i jego rodzeństwo mogą nie przeżyć. Bliźniacy po tych słowach jeszcze przez chwilę okładają go więc metalowymi narzędziami, tak dla pewności, i dopiero wtedy zgodnie potwierdzają, że Eugeniusz zmarł. Po wszystkim myją się, odbierają od Pawła resztę zapłaty, a następnie ewakuują się z Sudeckiej. Na dyskotece Paweł pojawia się około godziny dwudziestej. Jest kompletnie roztrzęsiony i już na wstępie mówi rodzeństwu, że żałuje tego, co się stało. Po naradzie uznają, że skoro doszli do takiego etapu, to nie ma już odwrotu, muszą działać dalej i nawzajem się kryć. Zostają w klubie mniej więcej do północy z dwóch powodów. Po pierwsze, po to, żeby później brzmiało to bardziej wiarygodnie no bo bardziej prawdopodobne, że nastolatki wracają z dyskotek w nocy, a nie o 20 czy o 21. Po drugie, chcieli też, żeby więcej osób mogło ich przy okazji zobaczyć. Po powrocie do domu próbują zatrzeć ślady zbrodni i w tym momencie w najgorszym stanie psychicznym jest Ania, która już od wejścia zaczyna płakać, przykrywa ojca kołdrą, po czym zamyka się w kuchni. Nie chce dłużej mieć tego widoku przed oczami, więc bracia sprzątają sami. To sprzątanie na niewiele się zdaje, bo krew znajduje się w różnych miejscach, więc pewnie nie z każdej powierzchni tak łatwo ją zmyć. Około drugiej w nocy Ania dzwoni po pogotowie i przekazuje ustaloną wcześniej wersję zdarzeń. Ojciec leży pod schodami w domu, nie daje znaków życia, może spadł, tak go znaleźliśmy, gdy wróciliśmy. Sanitariusze po przyjeździe widzą skatowanego mężczyznę leżącego w kałuży krwi. Obrażenia są zdecydowanie większe niż te, które powinien odnieść przy zwykłym upadku ze schodów. Lekarz niezwłocznie zawiadamia więc policję, bo już po wstępnych oględzinach widzi, że doszło tutaj do jakiegoś udziału osób trzecich. Następnego dnia, czyli w sobotę 6 kwietnia, jeden z synów dzwoni do Teresy i mówi tylko jedno zdanie: Ojciec nie żyje. Następnie odkłada słuchawkę. Wszystkie dzieci zostają przewiezione na przesłuchanie, gdzie początkowo przedstawiają bardzo spójną, ustaloną wcześniej wersję zdarzeń. Policjantom aż tak duża zbieżność, przede wszystkim w doborze słów, wydaje się podejrzana, w związku z czym zaczynają ich coraz bardziej naciskać. Jako pierwszy pęka Paweł, a w ślad za nim idzie reszta rodzeństwa. Niestety, tak jak Wam wcześniej wspominałam, te układy Eugeniusza w policji to nie była fikcja i właśnie w trakcie przesłuchań zaczyna to być bardzo widoczne. Oczywiście wina dzieci jest niepodważalna. Natomiast inna kwestia, że ich działanie było reakcją na wcześniejsze zachowania ojca, które jego znajomi policjanci zdają się całkowicie bagatelizować. Eugeniusz wśród ludzi, którzy nie znali go aż tak dobrze, cieszył się wyjątkowo dobrą opinią. Mówiłam wam, że był cenionym pracownikiem, ale już odchodząc od takich kompetencji typowo zawodowych, to przytoczę wam wypowiedź jego kolegi z pracy która myślę, że dobrze obrazuje to, jak postrzegano go na zewnątrz. Ludzie agresywni w takiej firmie jak nasza nie mogliby pracować. Trzeba mieć w sobie trochę empatii spokój, cierpliwość poza tym trzeba mieć też mocną psychikę. Razem jeździliśmy do różnych zdarzeń trzeba być naprawdę twardzielem, żeby to robić. Gdy dzieci swoimi pierwszymi zeznaniami rzucają zupełnie nowe światło na sprawę, Policjanci może nie dowierzają, a może przez wgląd na zachowanie dobrego wizerunku kolegi, starają się go wybielić. Dochodzi do licznych nadużyć, bo na przykładzie Daniela on mówi jedno, a w protokole zostaje zapisane drugie. Daniel opisuje, jak ojciec się nad nimi znęcał, mówi o przemocy psychicznej i fizycznej, mówi o tym, że nie zajmował się domem, nie robił zakupów, wydzielał pieniądze itd. A policjant zapisuje, że według syna Eugeniusz był dobrym ojcem, dbał o dom, a prawdziwe kłopoty to były z Anką, która wagarowała, nie słuchała nauczycieli i regularnie obrażała Eugeniusza. Oczywiście każdy protokół musi być podpisany przez przesłuchiwanego, i Daniel od razu zauważa, że zapisano coś zupełnie innego niż powiedział, wobec tego odmawia podpisu. Wtedy zaczynają się groźby. Policjanci głównie grożą mu stosowaniem przemocy. Więc ostatecznie pod naciskiem Daniel ulega i podpisuje podsunięty przez policjantów dokument. Podobna sytuacja ma miejsce w trakcie składania zeznań przez Pawła oraz przez Anię, co szczególnie bulwersujące w jej przypadku, bo przypomnę, Ania ma wtedy zaledwie 15 lat. Zgodnie z prawem powinna być więc przesłuchiwana w obecności opiekuna lub w przypadku braku takiej możliwości w obecności wykwalifikowanego pracownika, np. pedagoga lub psychologa, natomiast nikt nie zwraca na to większej uwagi. Ania w pokoju przesłuchań jest sama z policjantami i w jej stronę również kierowane są groźby. Co oburza jeszcze bardziej to fakt, że nie zostaje jej udzielone żadne wsparcie, nawet po tym, gdy przyznaje, że ojciec stosował przemoc, nie tylko w takim konwencjonalnym znaczeniu, czyli bicie, ale też molestował ją. Opowiada, że nieraz ją dotykał i to było zdecydowanie najgorsze ze wszystkiego. Łapał ją za pośladki albo za piersi i mówił rzeczy typu: "O, rośniesz już, będziesz taką samą kurwą jak twoja matka". Opowiadał też, co będą jej robić mężczyźni i dla przykładu mówił, że to może być ten albo tamten, wskazując konkretne nazwiska swoich znajomych. Gdy ojciec dotykał ją wbrew jej woli, to najczęściej Paweł stawał w jej obronie, niestety każdorazowo był w takich sytuacjach bity w odwecie. Gdy policja po czasie zbiera zeznania kolejnych świadków, podobne wydarzenia opisuje starsza siostra Ani, czyli Agnieszka. Jej szczególnie zapadła w pamięć pewna sytuacja, która wydarzyła się, gdy miała 8, maksymalnie 10 lat. To wtedy Eugeniusz znienacka przewrócił ją na łóżko, a następnie dotknął jej piersi. Miał wtedy powiedzieć: Nic tu jeszcze nie rośnie, łaska jesteś. Twój chłopak nie będzie miał za co łapać. Policjanci całkowicie bagatelizują ten temat, a ich końcowe ustalenia są takie, że wszystko było skrupulatnie zaplanowane, dzieci chciały się pozbyć ojca, bo się ich czepiał, to znaczy kazał odrabiać lekcje i sprzątać, a niechęć do wykonywania tych obowiązków stanowiła ich motyw. Sama Ania podobno przyznała, że od samego początku nie chodziło tylko o nastraszenie, a o zabójstwo. Skoro wiemy, że protokoły były spisywane niedokładnie, a samych przesłuchiwanych zmuszano do poświadczenia nieprawdy, to można pewnie mieć wątpliwości, czy Ania faktycznie tak to przedstawiła, ale mi osobiście wydaje się to logiczne. Cała trójka była tak bardzo zastraszona, że chyba nie ryzykowaliby bycia na celowniku Eugeniusza, pałającego rządzą zemsty. Wczuwając się w ich sytuację, to rozwiązaniem, które docelowo miałoby im zapewnić spokój, byłoby pozbycie się go na dobre, a nie tylko chwilowe uciszenie. Tym bardziej, że on sam prawie udusił Anię, więc w odwecie ona mogła zaplanować coś podobnego. Oczywiście w trakcie przesłuchań padają nazwiska innych zaangażowanych w sprawę, więc poza rodzeństwem policja zatrzymuje również Frenzlów, Mapeta i Marzenę. Chłopcy trafiają do aresztu, z kolei Ania i Marzena po sześciodniowym pobycie w policyjnej izbie dziecka zostają przewiezione do schroniska dla nieletnich, gdzie mają pozostać aż do procesu sądowego. Jest to zakład zamknięty, ale z możliwością kontynuowania nauki, więc bez przeszkód mogą realizować obowiązek szkolny. Na temat samego procesu sądowego nie ma zbyt wielu informacji. Przesłuchiwani świadkowie, głównie ci z otoczenia bliźniaków, bo to w tym środowisku najczęściej dało się słyszeć pogłoski o planowanym zamachu, zgodnie stwierdzili, że Tomek i Jacek cały czas wspominali jedynie o nastraszeniu, a nie o zabójstwie. Prawdopodobnie plan uległ więc zmianie w ostatniej chwili. Oczywiście mogli też tak mówić jedynie dla zmyłki, ale zdaje się, że Tomek był na tyle dumny, że dostał zlecenie pobicia. Że gdyby od początku spodziewał się czegoś większego, czyli zabójstwa, to raczej nie stroniłby od pochwalenia się tym swoim kolegom z Meliny. Mimo, że wcześniej tego nie planowali, to według policji w ten piątek wiedzieli już, że idą zabić, dlatego też nie byli w żaden sposób zamaskowani. Wiedzieli, że ich ofiara nie przeżyje, dlatego też nie bali się, że w przyszłości ich rozpozna. Wyrok zapada w lutym 2005 roku przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze. Jacek, Tomek oraz Mapet za przyjęcie i realizację zlecenia zostają skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Ciekawe, że każdy z nich dostał tyle samo, skoro ten trzeci podobno nie brał udziału w samym akcie agresji, ale może sąd najsurowiej podszedł właśnie do kwestii przyjęcia korzyści majątkowej za zaplanowanie czyjejś śmierci. Na 25 lat zostaje skazany również Paweł, który wpuścił sprawców do domu, wywabił ojca, doglądał realizacji zlecenia, a po wszystkim nie udzielił pomocy. Ania odpowiada przed sądem, jako osoba dorosła, i zostaje skazana na 15 lat więzienia. Przypada jej wyższy wyrok niż Danielowi, którego skazano na 10 lat, ponieważ to ona była prowodyrką całego zdarzenia, ona zaplanowała atak i dopięła wszystkie szczegóły, a także namówiła do współudziału braci. Nie wiem, na ile ostatecznie skazano Marzenę, natomiast domyślam się, że nie był to wysoki wyrok, bo w sumie jedyne, co jej można zarzucić, to skontaktowanie Ani ze swoim bratem, no i to, że wiedziała o planowanej akcji, a nikogo nie poinformowała. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną, w jakiej właściwie od urodzenia tkwili Ania, Daniel i Paweł, to te wyroki wydają się dość wysokie, tak jakby stąd nie wziął w ogóle za okoliczność łagodzącą tego, że byli oni ofiarami przemocy domowej, i to z pozycji dzieci, które nie mają właściwie żadnego pola manewru, żeby odejść i zorganizować sobie życie samodzielnie. W jednym artykule była wzmianka o tym, że gdyby ten proces odbywał się dziś, to wyroki byłyby zupełnie inne, i cóż, też mi się tak wydaje, natomiast osobiście mam nadzieję, że w ogóle do takiej sytuacji by nie doszło, bo dzisiaj Ania dostałaby pomoc już na etapie zwierzania się pedagog ze swoich problemów. Wtedy skupiono się przede wszystkim na stygmatyzacji dzieci. Policja już po tygodniu od zdarzenia ogłosiła, że ma winnych, a opinia publiczna żądała zemsty, bo jak tak można, podnieść rękę na ojca. Nikt nie wziął pod uwagę tego, co ten ojciec robił wcześniej. A co po wyrokach? Ten przebieg wydarzeń nie jest aż tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Zacznę od mniej zaskakującej strony, czyli od Teresy i Agnieszki, które zdecydowały się na stałe zamieszkać we Włoszech. I tylko od czasu do czasu przylatywały do Polski, aby odwiedzać Daniela i Pawła, którzy odsiadywali, lub też w przypadku Pawła być może nadal odsiaduje wyrok. Ale o braciach za chwilę powiem więcej. Najpierw skupimy się na Ani. Ania do dnia dzisiejszego widnieje na stronach policji jako osoba poszukiwana, ponieważ tak naprawdę nigdy nie odsiedziała swojej kary. Pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe. Pierwsza rzecz jest taka, że oczekiwanie na proces bardzo się przeciągało, więc po około dwóch latach zwolniono ją ze schroniska. Podane są dwa powody, dlaczego tak. Jeden to, że zbliżała się do 18 urodzin, a schronisko, jak pamiętamy, było dla nieletnich, więc na wyrok miała oczekiwać już na wolności. Drugi powód mógł być taki, że niestety wydarzenia i traumatyczne przeżycia z ostatnich lat Spowodowały duży uszczerbek na jej zdrowiu psychicznym, więc musiała być hospitalizowana. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki, mogła zostać skierowana na oddział prosto ze schroniska, albo już po wyjściu na wolność zgłosiła się tam dobrowolnie. W szpitalu psychiatrycznym zdiagnozowano u niej depresję oraz silne stany lękowe, połączone z częstymi atakami paniki. Po zakończeniu leczenia, Ania wyjechała do Włoch do mamy i siostry. Niestety w międzyczasie proces dobiegł końca, wyrok się uprawomocnił, więc wydano za nią list gończy, a następnie europejski nakaz aresztowania. Ona jednak nie chciała wracać, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, unikała kary. W każdym razie siedziała we Włoszech i w 2006 roku w końcu doszło do zatrzymania. W trakcie rutynowej kontroli w kawiarni w Pizie Ania została wylegitymowana, a potem aresztowana. Wydawało się, że to koniec ukrywania się i będzie musiała w końcu stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości, ale ten, jak się okazało, zadziałał na jej korzyść. Po tym, gdy trafiła do aresztu, jej sprawą zajął się sąd we Florencji. Trzech sędziów po przeanalizowaniu akt uznało, że w trakcie procesu karnego w Polsce doszło do licznych błędów, z czego najpoważniejszym było to, że Ania, choć wtedy nieletnia, nie miała zapewnionych wszystkich środków ochronnych, jakie taka osoba powinna mieć. Z uwagi na to, że jest to niezgodne z prawem włoskim i też obowiązującym w tamtym czasie prawem polskim, sąd odrzucił wniosek o ekstradycję i nakazał zwolnić Anię z aresztu. Nigdy później taka sytuacja się nie powtórzyła, ale ona ma świadomość, że mimo że włoski wymiar sprawiedliwości ją ochronił, to polskie prawo może nie być na tyle przychylne. Powrót do Polski wiązałby się z koniecznością odsiedzenia wyroku, ze słusznością, którego ona nie do końca się zgadza. Jej wina, jak mówi, jest niepodważalna, ale to, co zafundował im ojciec, poniekąd tłumaczy, dlaczego zachowała się tak, a nie inaczej. We Włoszech, podobnie jak mama oraz siostra, pracuje jako opiekunka osób starszych, a do Polski nigdy nie planuje wracać. Daniel został zwolniony za dobre sprawowanie, więc odsiedział łącznie 8 lat, wliczając areszt. Po wyjściu na wolność, zamieszkał gdzieś w północnej części Polski, założył firmę hydrauliczną, a po czasie znalazł sobie partnerkę, Monikę, z którą zamieszkał. Brzmi to jak happy end, ale to nie jest do końca tak, ponieważ mimo upływu lat bardzo trudno mu się uporać z traumatycznymi przejściami. W relacji z partnerką stosuje takie same mechanizmy obronne jak kiedyś w domu. Zamyka się w sobie, trudno mu mówić o uczuciach oraz je okazywać, ponieważ przyzwyczaił się, że jakakolwiek otwartość równoznaczna jest z późniejszym zranieniem. Nie lubi też celebrować ważnych chwil, nie chce obchodzić świąt, urodzin czy imienin, ponieważ, jak twierdzi, nie umie się nimi cieszyć. Pawłowi, jeżeli siedziałby do końca, zostało jeszcze dwa lata. Ale kto wie, może też został zwolniony wcześniej za dobre sprawowanie. Jeszcze będąc w więzieniu udzielił wywiadu, w którym przyznał, że żałuje tego, co zrobił i gdy wyjdzie na wolność, od razu pójdzie na grób ojca. Co do jego losów, to karę odsiadywał w zakładzie w Rawiczu, tam skończył szkołę stolarską, więc jego plan po wyjściu na wolność jest taki, że założy firmę i będzie wykonywał meble na wymiar. Uważa się za w pełni zresocjalizowanego, a poza planami zawodowymi ma też prywatne. Chciałby po prostu założyć rodzinę. Po tych wszystkich latach ma tylko jedno pytanie do ojca. Gdyby Eugeniusz nadal żył, spytałby go, dlaczego właściwie tak bardzo ich nie znosił. Jeżeli materiał ci się spodobał, możesz postawić mi kawę na Bajkofitu. Serwis nie wymaga rejestracji, można płacić blikiem, nie trzeba podawać żadnych danych, link jest w opisie. Za wszystkie dotychczasowe kawy bardzo dziękuję i wszystkich wpłacających oraz wszystkich słuchających serdecznie pozdrawiam.